Dzisiaj rezerwa w szeregu staje, dzisiaj rezerwa w szeregu staje, młodszym kolegom broń swą oddaje, młodszym kolegom broń swą oddaje. Młodsi koledzy za broń chwycili, cholera, młodsi koledzy za broń chwycili, poszli do lasu, w łeb se strzelili, poszli do lasu, w łeb se strzelili. Ta oto piosenka, świadectwo zakończone już jakby subkultury żołnierzy Służby Zasadniczej Ludowego Wojska Polskiego, przywiodła mnie do jednej bardzo ważnej sprawy. Dlaczego kapitan ma nadal 4 gwiazdki? Przedwojenny polski kapitan miał 3 gwiazdki. W bardzo dobrym, ale jednak kłamliwym historycznie filmie Wielka rola Wiesława Goasa, Ogniomistrz Szkaleń. Mamy już Ludowe Wojsko Polskie, ale jeszcze przed reformą Rokossowskiego podporucznik ma 1 gwiazdkę, porucznik 2. Kapitan 3. Skąd 4. gwiazdka? No oczywiście ryt rosyjski. To starszy lejtnant chyba, czy coś takiego. I zmieniono nakrycia głowy w wojsku. Kompania honorowa 3 maja 82, generał Jaruzelski to wprowadził w kompanii honorowej wtedy. Generalnie mamy reformę we wszystkim. W mundurach, w rogatywkach, a gwiazdki jak za Sowietów. I dzięki Pawłowi Wrabecowi, którego pozdrawiam do kamery, udało się nawet znaleźć takie wiszące od ponad roku rozporządzenie, które ma przywrócić polskie znaki, tu polskie znaki w polskiej armii. Ale na razie czekamy jak na helikoptery. To była Minuta Surówki.